Festiwal Ciebie Boże Wysławiamy odbywa się w Wilnie od 1991 roku. Impreza przyciąga chóry z Hole i zespoły wykonujące muzykę religijną. Inicjatorem i organizatorem pierwszych edycji festiwalu był nieżyjący już Gabriel Jan Mincewicz. Polityk, pedagog i muzykolog ściśle związał swoje życie z ewangelizacją. Pracując przez 13 lat jako nauczyciel muzyki, organizował w szkole potajemne katechezy, za co został zwolniony przez ówczesną władzę. I pan Jan właśnie był taką osobą, która zawsze dzieliła się tą wiarą, dzieliła się w ogóle wszystkim, co miała, też i swoim doświadczeniem. Też i bardzo cieszymy się, że on właśnie zbudował i wpadł na ten pomysł, ponieważ no, widzimy, że nie tylko starsze osoby są zaangażowane tutaj w ten festiwal, ale również i młodym. To jest bardzo aktualne, żeby w ogóle dzielić się swoją wiarą i wychwalać Pana na różny sposób. Dla większości uczestników festiwalu Ciebie Boże Wysławiamy koncertowanie na scenie nie jest wyłącznie występem. Członkowie zespołów otwarcie przyznają, że poprzez pieśni religijne zbliżają się do Boga. Jesteśmy zespół Rondeo Anima z Podbrzesia, rejon Wileński. Jesteśmy choć zespołem takim multifunkcyjnym i śpiewamy o wszystkim, ale tak naprawdę na pierwszym miejscu jest to uwielbianie Boga, muzyka sakralna, religijna. To jest to, co dla nas jest chyba najbliższe i najbardziej wszystkim się podoba. Nasza nazwa jest Rondeo Anima, to oddanie duszą, to na pierwszym miejscu my jesteśmy oddanie duszą dla Boga. To... A tylko później tam muzyce i tańcu i tak dalej. Nasze trio występuje na różnych festiwalach, różnych kulturalnych i różnych wydarzeniach i zawsze jesteśmy trzej. Ja, Katarzyna Januszkiewicz, moja koleżanka Justyna Palkiewicz i Edwin Bojarowicz, nasz kolega. Idea, która łączy nas, to muzyka. Jesteśmy zakochani po prostu w śpiewie. Jesteśmy związani nie tylko z tymi piosenkami estradowymi, pop, ale również religijnymi i nie zapominamy naprawdę, aby śpiewać nie tylko na radość dla duszy, ale również śpiewać na chwałę Boga i pielęgnować to, co jest w nas katolickie. Ogromną radością jest to, że ja mogę służyć Bogu w taki sposób. Ja się spełniam duchowo, bo to jest sens mojego życia. Wiara, Pan Jezus to jest sens mojego życia. O Boże, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Tam były takie momenty, że ja myślałam, Panie Boże, Ty zebrałeś z Hole, to Ty ją i dalej prowadź, bo ja już po ludzku nie wiem, czy to jeszcze dalej będzie jechać. Prawdę mówię, tak było. Na festiwal trafiają też osoby, które deklarują się jako niewierzące. Lubią jednak muzykę i występy na scenie. Dlatego przyjeżdżają. Ja nie bardzo wierzę w Boga. Ale jednak chwilę. Tak. Bo chciałabym wystąpić i ja chciałabym spotkać się z koleżankami. Z drugiej strony na festiwalu występują ludzie, którzy wychodząc na scenę chcą poruszyć wątpiących i niewierzących. Każdy raz wychodząc na scenę czujemy jakąś taką misję i potrzebę. Może to jakoś zmieni jakieś życie, czyjeś życie. Może przez chwilkę coś by tam gdzieś właśnie zadarło i człowiek po prostu by zamyślał się nad swoim życiem, nad jakimś postępowaniem, nad w ogóle wszystkim, co jego otacza. Wielką wartością festiwalu Ciebie Boże Wysławiamy jest panująca na nim atmosfera. To jest zawsze fajnie, już jesteśmy po raz trzeci i zawsze jest to super atmosfera. Jestem zachwycona, ponieważ jestem tutaj po raz drugi i coraz odkrywam coraz nowe jakieś brzmienia tej muzyki sakralnej i nie tylko, dlatego jestem pod wielkim wrażeniem od tych wszystkich występów. Mocnym uderzeniem tegorocznej imprezy był zespół nawiązujący jednocześnie do tradycyjnej wiary katolickiej i do nowoczesności. Członków grupy, oprócz zamiłowania do muzyki, łączą więzy rodzinne i pociąg do piłki nożnej. Zespół powstał specjalnie na festiwal Ciebie Boże Wysławiamy. Z
stworzyło korodzeństwo, czworaczki: Augustyn, Robert, Daniel i Ewelina Gancewscy oraz Augustyn Falewicz. Publiczność właśnie ten zespół nagrodziła największymi brawami. Grupa, zachęcona sukcesem podczas debiutanckiego występu, chce kontynuować działalność. Pierwszy raz występujemy, to było trochę strasznie, bo baliśmy się, że może coś nie tak, że może nie słychać kogoś czy coś, ale kiedy klaskali ludzie, to było naprawdę bardzo przyjemnie, że chce się więcej występować. Dlaczego mi zarzucasz wciąż, że na daremno wzywam go? Ja przecież nawet nie znam go z imienia. Praca była razem, wszyscy pracowaliśmy, ale mama sprawdzała, czy my repetujemy, czy nie idziemy grać w piłkę, bo tak bywało, że przyjeżdżamy na repetycję, wyśpiewamy 5 minut i idziemy całą godzinę bawić się piłkę nożną. Uczestnicy festiwalu podkreślają, że poza radością płynącą z grania i śpiewania pieśni religijnych, cenią sobie przynależność do wspólnot. Czas prób jest dla wielu odskocznią od codzienności. Chodzi raczej o wspólnotę, o tą, nie wiem, jedność wspólnoty i to jest ważne. Naprawdę już jestem 6 rok w Scholi i nie wiem, jak w ogóle być bez niej. Naprawdę zachęcam wszystkich dołączyć do czegoś takiego, bo to daje nie tylko doświadczenie jakiegoś, ale właśnie takiego poczucia spokoju po prostu na co dzień. Że masz kogoś, to zawsze, kto ma podobne interesy, poglądy i po prostu jest z kim jest dobrze. Ja osobiście to przychodzę na próby i odpoczywam na próbie. Odpoczywam od kłopotów rodzinnych, od pracy i tutaj wyluzowuję. Po tegorocznej edycji Ciebie Boże Wysławiamy rozpoczyna się okres prób i przygotowań do kolejnego festiwalu. Jak najlepiej wykorzystać ten czas? Trzeba starać się i kochać Boga. I to wystarczy? Wystarczy na pewno.